Hola, ¿cómo estáis? Witam w kolejnym odcinku Ablo Español. W ostatnim odcinku mówiliśmy o czasie i o tym, jak pytać o czas. W tym odcinku też zajmiemy się czasem, ale tym razem czasem gramatycznym. Przerobimy sobie zatem czas teraźniejszy w trybie oznajmującym. Ale żeby było łatwiej, tylko pierwszą koniugacją z trzech możliwych w języku hiszpańskim no i też na pierwszy rzut, żeby było łatwiej i żeby nie przeładowywać Was informacjami, zajmiemy się czasownikami regularnymi, bez żadnych oboczności i innych różnych sztuczek. Ale nie martwcie się, na nie też przyjdzie czas. Czas teraźniejszy w trybie oznajmującym nie powinien być nam kompletnie obcy, jako że przerobiliśmy już przecież czasownik być w czasie teraźniejszym właśnie w trybie oznajmującym. Jeśli jeszcze zatem nie wysłuchaliście tych odcinków, serdecznie zapraszam do wysłuchania. Zacznijmy więc omawianie czasownika. Cóż to właściwie znaczy ta pierwsza koniugacja? Co to w ogóle znaczy koniugacja? Otóż koniugacja jest to sposób odmiany czasownika przez osoby i liczby w różnych czasach. I teraz to, do której koniugacji czasownik w języku hiszpańskim będzie należał, będzie zależało od jego końcówki w bezokoliczniku. I jako przykład takiego czasownika dla pierwszej koniugacji, weźmiemy sobie czasownik sztandarowy dla naszego kanału, czyli Ablar. Ablar, czyli mówić. Jak widzicie, końcówka dla Ablar w bezokoliczniku to AR, czyli ta właśnie, która będzie nam określać pierwszą koniugację. Wszystkie zatem czasowniki zakończone na AR, Będą odmieniać się w podobny sposób i mieć podobne końcówki. Zacznijmy więc odmianę. Mam nadzieję, że odcinek o zaimkach osobowych też już przesłuchaliście. Jeśli nie, oczywiście, zapraszam do wysłuchania. I w pierwszej osobie w czasie teraźniejszym, w trybie oznajmującym: jak jest mówię, ja mówię po hiszpańsku, no to chyba każdy z Was powinien już wiedzieć. Jak więc będzie mówię po hiszpańsku? Kto powie? Dla ułatwienia dodam, że wystarczy spojrzeć na nazwę kanału. A więc ja mówię po hiszpańsku, będzie to yo hablo Espaniol. Yo hablo español. Kto by pomyślał? Oczywiście w języku hiszpańskim to yo, czyli ja, możemy pominąć i powiedzieć samo hablo español. I jak wiecie, celem tego kanału jest to, żeby jak najwięcej z was mogło z dumą to właśnie powiedzieć. Jedźmy dalej. Ty mówisz po hiszpańsku, to tu ablasz espaniol. Tu ablasz espaniol. Bardzo dobrze nam idzie. Dalej. El, ella albo usted habla espaniol. El, ella, usted habla espaniol. Czyli on, ona albo pan czy pani mówi po hiszpańsku. Dalej w liczbie mnogiej. Nosotros, albo nosotras, hablamos español. Nosotros, nosotras, hablamos español. Czyli my mówimy po hiszpańsku, albo my dziewczyny mówimy po hiszpańsku. Dalej vosotros, vosotras, habláis español. Vosotros, vosotras, habláis español. Czyli wy mówicie po hiszpańsku, albo wy dziewczyny mówicie po hiszpańsku. Widzicie, jak dobrze nam idzie. I na sam koniec trzecia osoba liczby mnogiej. Ellos, ellas albo ustedes hablan español. Ellos, ellas, ustedes hablan español. Czyli oni, one albo państwo mówią po hiszpańsku. I tym samym przerobiliśmy pierwszą koniugację. Oczywiście dla czasowników regularnych. I właśnie w ten sposób regularne czasowniki w pierwszej koniugacji będą się odmieniać. Czy to będzie na przykład kothinar, czyli gotować, albo trabachar, czyli pracować, będą się one odmieniały dokładnie w ten sam sposób. Wystarczy zapamiętać te końcówki dla czasownika ablar. I jakie jest wykorzystanie tego czasu teraźniejszego? Bardzo podobne do tego w języku polskim. Czas teraźniejszy będziemy przede wszystkim wykorzystywać do opisywania teraźniejszości, tego co mamy w zwyczaju robić. Z taką jedynie różnicą, że język hiszpański ma jeszcze jedną rzecz w zanadrzu podobnie jak język angielski, i jest to konstrukcja, która pozwala nam opisywać to co dzieje się dokładnie w tej chwili, teraz. Czyli tak jak present continuous. W języku angielskim. Jednak do czynności dłuższych, ogólnych, będzie nam służył właśnie ten zwykły czas teraźniejszy. Na przykład możemy powiedzieć: Oj trabajo Hoy trabajo desde las 8 hasta las 4. Hoy trabajo desde las 8 hasta las 4. Czyli dziś pracuję od 8 do 4. I podobnie jak w języku polskim, tego czasu teraźniejszego można używać do opisywania. Przyszłości. Na przykład, trabachasz maniana, trabachasz maniana, czyli pracujesz jutro? Dokładnie tak jak w języku polskim, nie trzeba się silić na budowanie tego zdania w czasie przyszłym. Wystarczy powiedzieć w teraźniejszym, czy pracujesz jutro. I można odpowiedzieć tak, ale jeszcze lepiej odpowiedzieć nie, jeśli to prawda, oczywiście. No, maniana, no, trabacho. No. Maniana no trabajo, czyli nie, jutro nie pracuję. Maniana descanso. Maniana descanso, czyli jutro odpoczywam. I tym przyjemnym akcentem zakończymy, żeby nie zarzucać was gramatyką. W końcu ma być to dla Was przyjemność, a nie obowiązek. Dziękuję za wysłuchanie i jak zwykle zapraszam do zasubskrybowania kanału Ablo Espanol, żeby mieć dostęp do nowych filmików. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i y hasta luego.